OK. Witam Was. Chyba już się kameruje. OK. Witam Was na drugim spotkaniu grupy Machine Learning Study Groups. Znowu przerabiamy, czy wciąż przerabiamy niespodzianka książkę Mathematics for Machine Learning. To jest nasze drugie spotkanie. I w zeszłym tygodniu prezentowała Małgosia. Ja prezentowałem. No, w tym tygodniu się nic nie zmienia. Skład ten sam. Więc zaczynamy. Chyba ja zaczynam, o ile dobrze pamiętam, więc już zaczynam szerować ekran. OK. Widać? Widać. Widać, super. To tak, no to... pod rozdział wciąż przerabiam algebrę liniową. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się ją skończyć, bo za dwa tygodnie fajnie było się wziąć za ćwiczenia, bo ile może być z tej teorii. To tak, pod rozdział nazywał się Vector Spaces, czyli ja nie wiem po polsku, jak to się nazywa. No, tu wolne tłumaczenie to przestrzenie wektorowe. Podejrzewam, że dokładnie tak samo się nazywa po polsku. I definicja zgodna z książką to jest miejsce, gdzie mieszkają wektory. Czy gdzie żyją wektory. Where vector live. I od razu pierwsza definicja, bo tak naprawdę moja prezentacja będzie bardzo nudna i będzie się składała z samych definicji. Niemniej uważam, że jest to dość przydatne w celu zrozumienia dalszych podrozdziałów. Pierwsza definicja, zanim jeszcze przejdziemy do takich grup wektorowych, do takich przestrzeni wektorowych sensu stricte, to grupa. Grupa jest zbiorem elementów oraz operacji na tych elementach, które utrzymują strukturę zbioru w stanie nienaruszonym. Ta definicja też mi nic na początku nie mówiła. Ale jak się przyjrzymy tym czterem punktom z definicji po angielsku, że na przykład jeżeli mamy dany zbiór i jeżeli mamy daną operację, po której element danego zbioru przez na którym przeprowadzimy tę operację dalej będzie elementem tego zbioru, to ten zbiór i tę operację nazywamy grupą. Czyli tak jak o tym właśnie mówi pierwszy punkt. Drugi punkt mówi o przemienności. Trzeci punkt mówi, że powinien istnieć, że musi istnieć neutralny element, który powoduje, że dana wartość z naszego zbioru, która będzie podlegać danej operacji przez inną wartość z naszego zbioru, pozostaje niezmienna. I zawsze i musi też być element odwrotny. Musi istnieć element odwrotny, który powoduje odwrotność, że zarówno tutaj, jak widzimy, punkt czwarty. X, dajmy na to, że to jest mnożenie. X razy Y to się równa E, gdzie wszystkie te zmienne są z naszego zbioru. I tak samo Y razy X to się równa E. Wiemy, na przykład jeżeli chodzi o macierzę, że to nie zawsze tak jest, ale może. I o to właśnie chodzi też, że w tej grupie, że musi istnieć taka sytuacja, no ale nie zawsze jest taka sytuacja. I też ważna sprawa. Tu na dole mam taki małą czcionką. Jeżeli właśnie istnieje dla każdego, jeżeli dla każdego x i y należącego do naszego zbioru, i dalej zakładamy, że to jest mnożenie, bo naprawdę nie potrafię się wysłowić, jeżeli o to chodzi. X razy Y to się równa Y razy X.
I wtedy ta grupa, czyli ten zbiór i ta nasza operacja, w tym wypadku ująłem to jako mnożenie, to jest abelian group, czyli przemienna. Abelian, nie pamiętam, czy to jest abeliowa chyba. Abelowa, z tego Abelowa, co o. wiem. Dziękuję bardzo. Tak, to mamy abelową grupę. I dalej mamy przykłady. Jak widzimy liczby całkowite, to widzimy, co spełnia te zasady, które przed chwilą przeczytałem, i co nie spełnia, czyli Z, czyli liczby całkowite i dodawanie jest grupą, neutralny z zerem, to jest chyba to, naturalny, neutralny, naturalny z zerem plus, z plusem nie są grupą, aczkolwiek posiadają element neutralny, ale nie mają elementów odwrotnych. Całkowite liczby i mnożenie nie są grupą, ponieważ mimo tego, że posiadają element dodatni, to nie posiadają wszystkich odwrotnych elementów. O, tutaj jest ciekawe, bo można by było się zastanowić, że liczby rzeczywiste zawsze są grupą, nieważne z jakim działaniem, ale z mnożeniem nie są, ponieważ 0 nie posiada liczby odwrotnej, bo nie może być 0 przez 0. Ale i właśnie dlatego rzeczywiste bez 0 i mnożenie są grupą i są grupą abelową. I tak dalej. Ja to wszystko wziąłem z książki. Ważną rzeczą jest to, że jeżeli istnieje odwrotność, czyli nasza macierz, w tym wypadku mówimy macierz, a jest regularna, to mówimy o tej macierzy, o tym zbiorze, że to jest generalna czy ogólna liniowa grupa. O. Tutaj widzimy definicję tego. To wygląda tak, jakby była taka specjalna definicja, czyli taka specjalna grupa liniowa, General Linear Group. Szczerze mówiąc, polskiej nazwy nie spotkałam, jest pewnie po prostu generalna grupa liniowa, powiedzmy. No, to wygląda jak zbiór macierzy kwadratowych, tylko takich odwracalnych, które tworzą grupy, czyli mamy pewien zbiór macierzy, mamy mnożenie macierzy i właśnie biorąc taki zbiór macierzy i jako te operacje, jako to działanie brać mnożenie macierzy, to mamy rzeczywiście taką grupę, która z jakiegoś powodu jest specjalna, to się pewnie jeszcze dowiemy. No, zawsze warto mieć mądrą osobę pod ręką, dziękuję bardzo. Ale w końcu, wiedząc, co to jest grupa, to możemy przejść do, czym są przestrzenie wektorowe. Tak naprawdę przestrzenie wektorowe są grupami danego zbioru, danej przestrzeni, na których dozwolone są dodawanie i mnożenie. I tak jak już było omawiane tydzień temu, wektor możemy mnożyć przez wektor i to daje nam wektor. Wektor możemy dodawać z wektorem i to daje nam wektor, a także wektor możemy mnożyć przez liczbę rzeczywistą, zwaną skalarem, i to też daje nam wektor. I właśnie chodzi o to, że wektor, grupa zbioru naszego wektora i dodawanie jest grupą abelową, bo jest odwracalny. I tak naprawdę dla każdego skalara należącego do liczb rzeczywistych i dla dwóch dowolnych liczb należących do dwóch dowolnych wektorów należącego do naszej przestrzeni wektorowej, ich mnożenie też jest, tak jak widzimy, lambda razy x plus y, to można rozbić na lambda razy x plus lambda razy y.
I tak samo widzimy, że mnożenie jest odwrotne. I też istnieje neutralny element. Znowu mamy przykłady, znowu wyciąłem z książki. Naprawdę nie wiem, Gosia, jak ty masz odczucia po tym rozdziale, ale ja już mam dość tych teorii, tych definicji. A wygląda na to, że będzie ich dużo więcej. Ja tylko mam nadzieję, że rzeczywiście te suche definicje później nam się przydadzą i rzeczywiście w tej drugiej części, bo jak się czytało wstęp, to oni tam opowiadali, jak to pierwsza część, to są właśnie te podstawy matematyczne, a w drugiej części ma być jednak zastosowanie. Więc też możemy sobie na przykład, jeżeli już się bardzo zmęczymy tą suchą teorią, to na przykład spróbować przejść i zobaczyć, może w tej drugiej części, jak zaczniemy, to tak przynajmniej przykłady porobić, albo parę pierwszych podrozdziałów, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te rzeczy, których się nauczyliśmy, to się tam stosuje. No i może wrócić do wcześniejszych rozdziałów, jak nam czegoś zabraknie. No bo takie definicje to rzeczywiście taki bardzo suchy wykład z matematyki nam wychodzi. I za dwa tygodnie już zapomnimy tego, co przerabiamy aktualnie. No zdecydowanie do takiej suchej teorii to trzeba sporo przykładów zrobić, żeby to zostało w głowie. Także może te ćwiczenia też pomogą, ale no to zobaczymy. No to widzimy, że tutaj mamy przykłady. Ewentualnie możemy właśnie przedyskutować później. To jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli nam się znudzi przeskoczenie dalej, ogarnięcie, czy w ogóle możemy zrobić coś bez znajomości dalszych rozdziałów. Okej, no to mamy przykłady, ważne przykłady dotyczące przestrzeni wektorowych. Widzimy przestrzeń wektorową, która jest n-wymiarowa, gdzie n należy do liczb naturalnych i zbiór to są liczby rzeczywiste. I możemy przeprowadzić na tej przestrzeni operacje tak jak dodawanie, gdzie wektor x plus wektor y to jest, tak jak widzimy, od x1 do xn dodać y1 do yn i każda para z obydwu wektorów się sumuje. I tak samo wygląda to mnożenie wektorów przez skalary. I tu jest ciekawe, bo mamy przestrzeń wektorową liczb rzeczywistych o wymiarach m razy n, czyli to jest macierz. I to, co widzimy tutaj w dodawaniu i mnożeniu przez skalar, to już było przerabiane tydzień temu. I to jest dodawanie macierzy i mnożenie macierzy przez skalar. I mamy też wspomnienie o liczbach zespolonych, ale ja nie wiem w ogóle, czy ta książka ma coś oprócz wspomnień o liczbach zespolonych, bo ja też już niewiele pamiętam o liczbach zespolonych ze studiów, ale pamiętajcie, że coś takiego istnieje. No nie wydaje mi się, żebyśmy kiedykolwiek musieli użyć liczb zespolonych. Też mi się tak wydaje jeszcze. W tej dziedzinie się nie spotkałem. Zresztą powiedzmy, że liczba zespolona, no to tak jakby dwie liczby, więc generalnie rozszerzenie dwukrotne liczb rzeczywistych, normalnych. Dokładnie. To tylko brzmi dziwnie, a tak naprawdę to jest dosyć łatwe. I teraz będzie o podprzestrzeniach wektorowych. Czyli jak wiemy, że przestrzenie wektorowe to są zbiory, czy części zbiorów, na których można dokonywać, czy właśnie podzbiory, na których można dokonywać konkretnych operacji, to analogicznie podprzestrzenie wektorowe to będą przestrzenie wektorowe, które należą do przestrzeni, do jakby wyższych przestrzeni wektorowych. Czyli jeżeli mamy V, które jest przestrzenią wektorową, na której można dodawać i mnożyć, czyli taką naszą normalną przestrzenią wektorową i jakąś U, które należy do V i U nie jest zerem, to wtedy na tym U też możemy robić dokładnie te same działania, czyli w naszym przypadku dodawanie i mnożenie i to jest właśnie ta podprzestrzeń wektorowa przestrzeni
V. No i tutaj są jeszcze obostrzenia właśnie dotyczące tego, że jeżeli U jest przestrzenią wektorową, dotyczące wymiarowości, ale możemy przejść dalej, bo to jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, że jeżeli podprzestrzeń wektorowa należy do przestrzeni, podprzestrzeń wektorowa U należy do przestrzeni V, to wtedy U naturalnie dziedziczy wiele własności z V, ponieważ jako, że to jest podprzestrzeń, to wszystkie elementy podprzestrzeni U, to tak, które należą właśnie do niej, to należą tak samo do pełnej przestrzeni, tak to nazwijmy V. To mamy właśnie napisane o tutaj. I to właśnie też to może zawierać te właściwie własności grup abelowych, a także przemienność i element neutralny. I to, uwaga, to jest najciekawszy slajd i ostatni slajd mojego wykładu. Jest najciekawszy, ponieważ zawiera obrazki. I smutno mi, że to jest najciekawszy slajd mojego wykładu, bo pamiętam, jak podczas przerabiania introduction to statistical learning, tam obrazki były na każdym slajdzie. No to tak. Co to są? Tutaj mamy przykłady, i nie wszystkie z nich są przykładami podprzestrzeni wektorowych. I tak naprawdę tylko jedna jest przestrzeń wektorowa, i to jest D. To jest tylko ta kreska, która jest 0,0. Ponieważ jak dodamy 0,0 do siebie, bo to jest jedyny element tak naprawdę tej podprzestrzeni, to wyjdzie nam dokładnie to samo, czyli to należy do tej podprzestrzeni. I tak samo przestrzeni wektorowej. I tak samo możemy dodać, bo to i tak będzie w środku. Widzimy, że w A i C to ta domkniętość, czy własności domknięcia są naruszane, ponieważ jeżeli dodamy coś, co znaczy. Może jest inny kolor. Coś, co jest tu do siebie samego, no to będzie gdzieś tu. I jesteśmy poza podprzestrzenią. Tak samo tutaj. Chcę. A B nie zawiera zera. Dlatego nie możemy powiedzieć, że jest podprzestrzenią dwuwymiarowego zbioru należącego do liczb rzeczywistych. Wiem, że to było dosyć skomplikowane, ja też nie przedstawiłem, abstrakcyjne. Ja też nie przedstawiłem tego w najlepszy możliwy sposób, ale myślę, że jeżeli kiedykolwiek dojdziemy do przykładów, to będzie już bardziej zrozumiałe, bo to jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, dość abstrakcyjne pojęcie i nie wiem, i wiem, że tłumaczenie tego można by było bardzo uprościć. I warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak grupa, jak przestrzeń wektorowa i jak podprzestrzeń wektorowa, która dziedziczy własności swojej przestrzeni wektorowej. Czy Gosia chcesz coś dodać? No, tylko tak, że w sumie to, co robimy teraz, to jest formalizacja i takie bardzo dokładne matematyczne przedstawienie pewnych pojęć. Pytanie, jak bardzo to nam później się przyda w tej drugiej części. Ja jestem, szczerze mówiąc, ciekawa, co tam się znajduje i jak to rzeczywiście wygląda. No i rzuciliśmy się na taką książkę, jednak Mathematics for Machine Learning, także to trochę.
dla ludzi wszystkich, którzy głosowali na tę książkę, a w ogóle nawet się nie pojawiają na spotkaniach, a co dopiero nie prezentują, a co dopiero mówiąc o prezentowaniu tematów, to shame on you. Ojej. No, ale przyznam, że naprawdę się tę książkę czyta dużo wolniej na pewno niż tamte, bo tyle to jest tak dużo faktów takich mocno, mocno twardych. Ja dopiero zaczynam rozumieć, tak, może nie w 100%, ale w większości to, co czytam, jak zaczynam przygotowywać prezentację. Bo wtedy muszę się skupić, wiedzieć, co wyciąć, wiedzieć, co przeczytać, a i tak teraz, co pokazał dzisiejszy odcinek, nie za bardzo mi to wychodzi. To też prawda, że w sumie podczas przygotowywania się jednak się najwięcej uczy i jak próbuje się przedstawić coś komuś innemu. Także jeśli nie wycinasz tego kawałka, to zachęcamy, żeby też się zgłaszać do omawiania. No to skoro już mówimy o uczeniu innych, to Gosia, ja ci oddaję głos. Dobrze, dzięki. Okej. To szeruję ekran. I prezentacja powinna być widoczna ze slajdem Jest. tytułowym. Super, dzięki. W takim razie zaczynamy. W moim slajdzie też nie będzie ciekawych obrazków, niestety. Więc kolejne definicje, które mamy. Pierwszą z takich definicji jest kombinacja liniowa wektorów. I kombinacja liniowa wektorów to ogólnie jest suma takich wektorów przeskalowanych przez jakieś tam czynniki. Czyli mamy ogólnie ileś tam wektorów, tutaj w tym przypadku od 1 do k i każdy z nich jest przemnożony przez jakąś liczbę rzeczywistą. I mamy wektor wynikowy, który jest właśnie, mówi się, że jest kombinacją liniową tych wektorów od 1 do k. W skrócie z notacją sumy, no to można przedstawić w ten sposób. I na podstawie tego, co Igor powiedział o przestrzeniach wektorowych, no to i o grupach, to że jak mamy sumę wektorów, to ta suma też należy do tej przestrzeni wektorowej, no i też jak przemnażamy wektor przez jakiś skalar, to także dostajemy wektor należący do tej przestrzeni wektorowej, więc jak zastosuje się do tej zasady, te zasady do takiej większej sumy, w sensie nie wektor plus wektor i nie tylko skalar razy wektor, to tylko właśnie tak powiedzmy dokładnie rzecz biorąc, parę razy stosując te reguły, no to dostajemy, że taka kombinacja liniowa też będzie należeć do przestrzeni wektorowej, tej samej, z której pochodzą nasze wektory. To miał być pierwszy slajd. Więc taka ciekawostka i to, co będzie potrzebne do zdefiniowania zależności, niezależności liniowej wektorów, to że wektor zerowy najprościej w taki trywialny sposób jest przedstawić jako liniową kombinację pewnych wektorów, ale po prostu te wszystkie wektory przemnożyć przez zero. Wtedy w oczywisty sposób, jeżeli wszystko przemnożymy przez zero, no to dostaniemy sam wektor zerowy po prostu. No i to jest nam potrzebne właśnie do tych definicji, to jest podstawą naszych definicji, czyli mamy wektory liniowo zależne, kiedy taką kombinację liniową da się zrobić, jednak mając niektóre współczynniki, przynajmniej jeden z tych czynników różny od zera, czyli jakby sobie rozpisać taką sumę, to byśmy mieli na przykład 1x1, dodać 1x2 i to mimo wszystko równe 0, czyli te wektory byłyby liniowo zależne, bo jeden można by przedstawić jako kombinację liniową innych. A jeżeli mamy taką sytuację, że ta kombinacja liniowa wektorów jest równa wektorowi zerowemu, tylko gdy wszystkie te współczynniki są równe 0, to wtedy mówi się, że wektory są liniowo niezależne. No i tak jak pomyśleć bardziej
ogólnie, bez tych wzorów, o liniowo niezależnych i zależnych wektorach, no to można sobie pomyśleć, że taki zbiór liniowo niezależnych wektorów to taki, który nie zawiera dodatkowych wektorów, takich nadmiarowych wektorów, które nam nic nie wnoszą do informacji o samej przestrzeni wektorowej. Ale jeżeli usuniemy jakikolwiek z tego zbioru wektorów liniowo niezależnych, to tracimy jakąś informację. I taki przykład, że mamy sobie, powiedzmy, przestrzeń dwuwymiarową, tutaj na przykładzie powierzchni Ziemi. I powiedzmy, że pytanie jest, jak przejść z Nairobi do Kigali. I na przykład możemy stwierdzić, że ktoś nam powiedział, że musimy przejść na północny zachód 506 km, a później 374 km na południowy zachód. I rzeczywiście w żaden sposób nie możemy wyrazić jednego z tych wektorów jako drugiego. Ale możemy też w sumie stwierdzić, że żeby przejść z Nairobi do Kigali, to wystarczyłoby powiedzieć, że przechodzimy 751 km na zachód po prostu. I jak mamy trzy takie wektory, to widzimy, że ten na zachód jest sumą tego północ-zachód i południe-zachód, czyli podaje nam pewną dodatkową, nie podaje nam żadnej dodatkowej informacji, bo jest po prostu złożeniem informacji, które dostajemy z tego niebieskiego i fioletowego wektora, czyli właściwie nic tam nie dodaje i ten wektor jest rzeczywiście, i ten zbiór wszystkich trzech wektorów jest liniowo zależny, bo jeden z nich można wyrazić jako kombinację liniową innych. I parę właściwości, więc wektory mogą być albo liniowo zależne, albo liniowo niezależne. Nie ma żadnej trzeciej opcji, czyli taka miła sytuacja, że nie mamy nieokreśloności. Jeżeli to druga własność to, że jeżeli którykolwiek z wektorów jest wektorem zerowym, to one są liniowo zależne. I to samo, gdy dwa wektory są identyczne, czyli będziemy mieli, jak to można by zinterpretować, no to przede wszystkim, że skoro jeden wektor jest zerowy, to znaczy, że można przymnożyć go przez jakikolwiek czynnik. Jeszcze muszę to przemyśleć. Ale na pewno, jeżeli dwa wektory są identyczne, to możemy zrobić plus jeden wektor i minus drugi wektor i tak otrzymać wektor zerowy na końcu. Czyli z tej definicji mielibyśmy jeden przy jednym wektorze, a minus jeden przy drugim wektorze i tak wyszłoby nam zero, więc to by spełniało tę definicję liniowej zależności, bo by były dwa czynniki lambda, które byłyby różne od zera. Kolejna własność to, że jeżeli mamy jakiś zbiór tych wektorów i te wektory nie są zerowe, to one są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, czyli jest to równoważne z powiedzeniem, że jeden z nich jest liniową kombinacją innych. Czyli jeżeli możemy jakikolwiek wektor wyrazić jako kombinację liniową innych wektorów, czyli jakoś je sumować, czy odjąć, przeskalować, to one są liniowo zależne. No i w szczególności, jeżeli po prostu mamy jeden wektor, który jest przeskalowanym drugim wektorem, to one są liniowo zależne. I takim algorytmem, z którego najczęściej będziemy korzystać, jak ja trzy razy będę wspominać to w tej prezentacji, sprawdzenie różnych rzeczy w algebrze liniowej okazuje się, że
najczęściej mamy, stosujemy eliminację Gaussa. I to jest to, co było mówione na poprzednim spotkaniu, czyli jak opowiadałam o rozwiązywaniu układu równań liniowych, to też robiliśmy tę eliminację Gaussa, czyli wprowadzanie macierzy do postaci schodkowej, schodkowej zredukowanej. I właśnie wtedy udawało nam się rozwiązywać układ równań liniowych, a tutaj sprawdzamy, czy są liniowo niezależne, właśnie stosując ten sam algorytm, czyli z macierzy robimy za pomocą operacji wierszowych macierz schodkową. I jeżeli wszystkie, jeżeli te wektory, które zapisywaliśmy tak pionowo w postaci tej macierzy, miałyby być liniowo niezależne, to tylko wtedy, kiedy każda kolumna zawierałaby współczynnik wiodący, czyli to też było wspominane, co to jest współczynnik wiodący na poprzednim spotkaniu, ale tak w skrócie, współczynnik wiodący to jest pierwszy niezerowy czynnik w danym wierszu. Czyli tutaj współczynnikiem wiodącym jest 1, a tutaj współczynnikiem wiodącym jest 2. Stąd widać, że druga kolumna nie zawiera współczynnika wiodącego, więc akurat w tym przypadku te wektory 1, 0, 3, 0 i 0, 2 nie są liniowo niezależne, są liniowo zależne. No i to zresztą można sobie, myślę, że właśnie ta definicja, ta własność jest bardzo przydatna, przynajmniej mi się tak wydaje, że właśnie stwierdzenie, że one są liniowo zależne, kiedy jeden z nich można wyrazić jako liniową kombinację innych. Tutaj widzimy właśnie, że to 3,0 to jest po prostu 3 razy 1 i 1,0, więc łatwo tutaj zobaczyć, że te wektory są rzeczywiście liniowo zależne. I taki kolejny przykład, czyli mamy 3 wektory i chcemy sprawdzić, czy są liniowo niezależne. Tutaj było to w miarę oczywiste, no bo rzeczywiście było widać, że to jest po prostu 3 razy, że drugi wektor to 3 razy pierwszy wektor, a tutaj na pierwszy rzut oka nie widzimy, czy za pomocą kombinacji liniowej któryś z wektorów można przedstawić jako czy jakiś z wektorów można przedstawić jako kombinację liniową pozostałych dwóch. Więc układamy właśnie taki układ równań, czyli sprawdzamy, mamy te lambdy i patrzymy, dla jakich lambd byłoby możliwe, żeby to był wektor zerowy. Czyli po zapisaniu takiego równania rzeczywiście widzimy, że to, że stosujemy ten sam algorytm, co przy rozwiązywaniu układów równań, ma rzeczywiście sens, bo to jest po prostu pewien układ równań, tak jak zapisywaliśmy je opowiadając w poprzednim spotkaniu, i ten układ równań rozwiązujemy z prawą stroną równą po prostu wektorowi zerowemu. I rzeczywiście po zapisaniu tego, czyli te wektory jako kolumny i wykonaniu operacji wierszowych, możemy zobaczyć, że dostajemy tego typu macierz schodkowo zredukowaną, i każda z tych kolumn zawiera współczynnik wiodący, no bo tu jest współczynnik wiodący, tu jest współczynnik wiodący i tutaj też, czyli każda z kolumn zawiera i nie możemy żadnego z tych wektorów, czyli wniosek jest taki, że wektory te są liniowo niezależne, czyli to samo, co stwierdzić, że żadnego z tych wektorów nie można przedstawić jako kombinacji liniowej innych. A tutaj jeszcze takie dodatkowe przekształcenia. To jest może taka dygresja, że być może to jest jakoś tam związane z machine learningiem, to znaczy przypomina mi się, że w którejś z tych poprzednich książek było mówione, że sieci neuronowe to jest tak jakby zmiana bazy
tak jakby zmiana układów współrzędnych, może coś w tym stylu, takie skojarzenie pewnych danych. No i tutaj mamy pokazane coś w tym stylu, czyli robimy sobie takie nowe wektory za pomocą starych. I tutaj, jeżeli mamy k liniowo niezależnych wektorów oznaczonych od B1 do BK i mamy stworzone pewne liniowe kombinacje, to oznaczając macierz B, budując ją w ten sposób, że ustawiamy koło siebie te pionowe wektory B, możemy zapisać skrótowo po prostu, że x, że wektory te nowe kombinacje liniowe, wektor xj to macierz B razy wektor kolumnowy lambda. Czyli z takich współczynników tworzymy wektor i rzeczywiście skrótowo można zapisać, że każdy z tych nowo powstałych wektorów to będzie macierz starych wektorów razy wektor współczynników. No i rzeczywiście może sprawdźmy takie szybkie powtórzenie mnożenia macierzy, czy to rzeczywiście miałoby sens, to co robimy. No i spójrzmy, że jeżeli mamy mnożenie macierzy, nie wiem, czy pamiętacie, czy pamiętasz, Igor, jak to było robione, no to braliśmy jakby każdy, jeżeli mamy takie mnożenie, no to braliśmy każdy element z danego wiersza przemnożony przez każdy element z kolumny, no i to wszystko zsumowane, czyli miałoby sens, że tutaj jeżeli mamy wektor B1, to on się mnoży z tą lambdą 1j i to dodajemy do B2 razy lambda 2j i tak dalej, aż do BK lambda KJ. No i rzeczywiście to jest taka suma, czyli mamy lambda coś 1 razy wektor B z odpowiednim indeksem. I teraz tak patrzę, skąd ta zmiana kolejności indeksów. Tutaj, to nie jest zmiana kolejności indeksów, bo rzeczywiście ta jedynka pełni funkcję J. No i ten J jest drugim indeksem tutaj. A i przebiega od 1 do K, czyli tak jak tutaj. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy te nowe wektory są liniowo niezależne, to musimy sprawdzić znowu, tak jak wcześniej, czy ich liniowa kombinacja, czy dla jakichkolwiek tych współczynników, tych skalarów tutaj, dostajemy wektor zerowy, to znaczy dla jakichkolwiek niezerowych skalarów dostajemy wektor zerowy, czyli jakim dostaniemy rozwiązania takiego równania układu równań liniowych. No i właśnie możemy po prostu sobie podstawić to, co było wnioskiem wcześniej, czyli to przemnożenie macierzy B razy współczynnik, razy wektor współczynników. I rzeczywiście po tym, jak wstawimy, to okazuje się coś ciekawego, to znaczy, że będziemy mieli niezależność liniową tych wektorów nowych wtedy i tylko wtedy, kiedy mamy niezależność liniową wektorów współczynników lambda. I to jest właśnie ten pierwszy podpunkt. A drugi podpunkt to, że taki podpunkt własności to, że jeżeli mamy przestrzeń wektorową i mamy m liniowych kombinacji w k wektorów, to wiemy na pewno, że jeżeli będziemy mieli m większy od k, to będzie to zestaw wektorów liniowo zależnych. No i trochę też można wrócić właśnie do tego przykładu. Tak naturalnie byłoby stwierdzić, że rzeczywiście jeżeli mamy
już dwa wektory w przestrzeni dwuwymiarowej, to trzeci zawsze będzie nadmiarowy i zawsze będzie można go wyrazić za pomocą pozostałych wektorów dwóch. Czyli jeżeli byśmy robili trzy wektory z dwóch w przestrzeni dwuwymiarowej, to zawsze byśmy otrzymali wektory, które są liniowo zależne. Jako przykład weźmy pewien zbiór wektorów liniowo niezależnych B i stwórzmy sobie cztery nowe wektory. I to, co chcemy sprawdzić, to ich to liniową zależność, czy nowe wektory, te wektory X są liniowo zależne, czy niezależne. Czyli zgodnie z tym przepisem wcześniejszym, z tym wnioskiem, że możemy rozpatrywać po prostu wektory współczynników lambda, skonstruujemy sobie macierz składającą się z właśnie wektorów tych współczynników. No, czyli tutaj mieliśmy w pierwszym wektorze x lambda przy b1, czyli lambda 1 jest 1, dalej lambda 2 jest minus 2, lambda 3 jest 1, lambda 4 jest minus 1, czyli widzimy, że to jest ta pierwsza kolumna. No i analogicznie dla drugiego wektora mamy minus 4, minus 2, 0, czyli ten współczynnik tutaj zeruje nam wektor, dlatego w ogóle nie był napisany, no i czwarty to 4, no i dokładnie tak samo jak dla pozostałych wektorów. Czyli dostajemy tego typu macierz. No i jak badaliśmy wcześniej, liniową niezależność jakichkolwiek wektorów, tak jak to tak tutaj robimy, czyli za pomocą operacji wierszowych, czyli za pomocą tego algorytmu eliminacji Gaussa sprowadzamy to do postaci macierzy schodkowej. Tutaj jest macierz schodkowa zredukowana. No i sprawdzamy, czy każda kolumna zawiera ten wyraz wiodący, więc pierwsza zawiera, druga zawiera, trzecia zawiera, ale czwarta nie zawiera, bo tutaj nam się pojawia zero i już nie mamy żadnego współczynnika wiodącego właśnie dla tego czwartego wektora. I to oznacza właśnie, że tylko trzy z tych wektorów są liniowo niezależne, więc możemy wybrać sobie ten pierwszy, drugi i trzeci jako ten zbiór wektorów liniowo niezależnych, a czwarty to pewna kombinacja liniowa tych pierwszych trzech wektorów. I dość łatwo jest odczytać, jaka to właśnie jest. Jeżeli zrobimy tę postać schodkowo zredukowaną, to łatwo jest odczytać, jaką kombinacją liniową tych trzech pierwszych wektorów jest czwarty wektor, bo będzie po prostu to w ten sposób, że ten czwarty wektor to minus 7 pierwszych wektorów, minus 15 drugich i minus 18 trzecich. To może sprawdźmy, bo tak na przykładzie, jeżeli mamy przykład, to warto sobie od razu liczbowo sprawdzić, czy to się zgadza. Więc może na tym pierwszym współczynnikach przy wektorze B1 zobaczmy, że jeżeli zrobimy minus 7, to będziemy minus 7 mieli przy współczynniku B1. Z drugiego wektora mamy minus 15 razy minus 4, czyli 60 i 2 razy minus 18, czyli mamy minus 7, 60 i minus 36. Minus 36 i 60 daje nam 24. 24 minus 7 daje nam 17, czyli rzeczywiście dostajemy ten czynnik przy wektorze B2 z wektora czwartego i sprawdzając pozostałe, wyszłoby nam też odpowiednio. Także rzeczywiście łatwo nam się udało ustalić, które z tych wektorów są liniowo niezależne i jeszcze jako bonus, jak ten ostatni wektor wyrazić
w postaci pozostałych wektorów. Kolejny podrozdział książki to właśnie stwierdzenie, co jest bazą, co jest zbiorem generującym. Także pierwsza definicja to, że jeżeli mamy pewną przestrzeń wektorową na zbiorze V z działaniem plus i tym drugim działaniem razy, to jeżeli każdy wektor z tego zbioru można wyrazić jako liniową kombinację wektorów z pewnego zbioru, to ten zbiór jest nazywany zbiorem generującym, czy też zbiorem rozpinającym tej przestrzeni wektorowej. Czyli po prostu możemy to sobie wyobrazić, że jeżeli mamy jakiś zbiór wektorów, to za pomocą tych działań, które mamy dozwolone w przestrzeni wektorowej, możemy dostać każdy wektor, biorąc jako wyjściowe wektory po prostu te z tego wzoru, te z tego zbioru. Jeśli chodzi o kolejną definicję, to zbiór wszystkich liniowych kombinacji wektorów z tego zbioru jest nazywany, z jakiegoś zbioru wektorów jest nazywany z przestrzenią generowaną albo rozpiętą przez ten zbiór, po angielsku span. No i może wróćmy znowu do tego jedynego obrazka u mnie z kolei. To jak sobie wyobrazimy tutaj, to każdy punkt na tej mapie możemy otrzymać za pomocą jakiejś kombinacji liniowej tych innych wektorów. Czyli na przykład weźmiemy sobie pół tego wektora i pół tego wektora, to dostaniemy punkt tutaj. I właśnie odpowiednio skalując i dodając, możemy dostać po prostu wszystko na tej mapie. Ale możemy wziąć na przykład zamiast tych wektorów wszystkie trzy wektory tutaj, które mamy, i tak samo też będziemy mogli otrzymać każdy zbiór na mapie. No i w sumie na tej samej zasadzie działa przecież układ współrzędnych, czyli powiedzmy, że jeżeli byśmy sobie wybrali w układzie współrzędnym mamy przecież osie, czyli moglibyśmy sobie na jednej osi wybrać jeden odcinek, na drugiej osi drugi odcinek, czyli na przykład punkty 1, 0 i 0, 1. No i rzeczywiście wszystkie punkty na płaszczyźnie można opisać jako taką kombinację takich małych wektorów, które są zgodne z osiami układów współrzędnych. Ale właśnie, jeżeli dodamy jakikolwiek dodatkowy wektor do tego zbioru tych pierwszych wektorów, to jednak nadal te wektory rozpinają całą tę przestrzeń. W tym przypadku te trzy wektory by rozpinały nadal tę samą przestrzeń całej mapy. No a nas interesuje, żebyśmy nie mieli jednak może za dużo informacji, czyli za dużo wektorów, więc taką definicją kolejną jest pojęcie bazy, czyli jeżeli mamy najmniejszą liczbę wektorów rozpinających pewną przestrzeń, to te wektory nazywane są bazą, a zbiór, które one tworzą, jest nazywany minimalnym. I właśnie mamy pewne zupełnie równoważne stwierdzenia na temat bazy, czyli jeżeli mówimy, że B, zbiór wektorów B jest bazą przestrzeni wektorowej, to samo, jakbyśmy mówili, że to jest pewien minimalny zbiór generujący tę przestrzeń, albo to jest to samo, co by było, jakbyśmy powiedzieli, że to jest maksymalny liniowo niezależny zbiór wektorów. Czyli jakbyśmy dodali jakikolwiek wektor do tego zbioru, to by był już to zbiór liniowo zależnych wektorów. No i ostatnią
definicją jest, że ostatnim stwierdzeniem równoważnym na temat bazy jest taki bardziej skomplikowany podpunkt, że każdy wektor z tej bazy jest liniową kombinacją wektorów, każdy wektor z tej przestrzeni jest liniową kombinacją wektorów z tej bazy. No i ta liniowa kombinacja jest unikalna, czyli będziemy mieli tylko jeden zestaw współczynników, który determinuje jednoznacznie, jak wygląda wektor tej przestrzeni. I przykłady tych zbiorów, czyli podobny zbiór do tego, o którym mówiłam, czyli takiego zbioru układów współrzędnych, tak mi się przynajmniej kojarzy, to baza kanoniczna, czyli taka baza najprostszych do wyobrażenia wektorów, tak mi się zdaje, no bo po prostu to by były takie wektory jednostkowe, tylko ta jedynka jest na kolejnych miejscach w tych naszych współczynnikach. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna możliwość wybrania bazy, no bo baza może być po prostu innymi wektorami, byleby były one liniowo niezależne i rozpinały całą tę przestrzeń. Czyli możemy sobie zrobić to też rozpina przestrzeń R3 albo też takie bardziej skomplikowane. I o ile tu było widać na pierwszy rzut oka, że to jest baza przestrzeni trójwymiarowej, i tu powiedzmy jeszcze też, no to tutaj to już trzeba się mocno zastanowić. Także nic dziwnego, że ta jest nazywana bazą kanoniczną, bo w taki najbardziej prosty sposób przedstawia taki, to jest najprostszy wektor, jaki można sobie wyobrazić, które rozpinają tę przestrzeń. Kolejne własności to, że każda przestrzeń wektorowa posiada taką bazę. Baza to nie jest coś specyficznego, czyli tak jak widzieliśmy w tych przykładach, mimo że to była ta sama przestrzeń trójwymiarowa, to bazy były zupełnie różne, ale to, co je łączy, wszystkie te bazy, to, że mają tę samą liczbę elementów i to są, czyli tych wektorów bazy. I w związku z tym definiuje się coś takiego jak wymiar przestrzeni. I wymiar przestrzeni to jest liczba wektorów bazy i oznaczamy to jako dim tej przestrzeni. I kolejny fakt, że jeżeli coś jest pod przestrzenią, to wtedy wymiar tej przestrzeni musi być mniejszy bądź równy, a jest równy tylko wtedy, kiedy ta przestrzeń, ta podprzestrzeń to jest właściwie ta przestrzeń wyjściowa. I taka ciekawa dość uwaga, żeby w sumie też nie naciąć się na taki fakt, że wymiar przestrzeni nie musi być koniecznie równy liczbom elementów w wektorze. I takim przykładem podanym było, że mamy przestrzeń wektorową, która jest rozpinana przez ten jeden wektor, 0,1. No i w związku z tym, mimo że ten wektor 0,1 ma dwa elementy sam w sobie, no to on rozpina przestrzeń jednowymiarową, bo tylko ma jeden wektor bazy. I rzeczywiście, jak spojrzymy na przestrzeń rozpinaną przez ten wektor, to jak go sobie wyobrazić właśnie jako współrzędne na płaszczyźnie, przy czym na przykład stwierdzać, że ten pierwszy element to jest współrzędna x-owa, to y-owa, no to byśmy mieli po prostu linię pionową jako tę przestrzeń wektorową. Ta linia pionowa przechodziła przez zero. Więc mimo, że byśmy określali to jakby w przestrzeni dwuwymiarowej, to nasz, jako ten obrazek, to nasza przestrzeń, którą definiujemy właśnie przez ten jeden wektor, to byłaby tylko linia pionowa, czyli jednowymiarowa.
I kolejny algorytm, jaki mamy, czyli znajdowanie bazy. Jeżeli mamy dany zestaw wektorów, które tę przestrzeń rozpinają, to znowu robimy eliminację Gaussa, tak jak wcześniej. Czyli najpierw zapisujemy macierz tych wektorów, czyli każdy wektor przedstawiamy w postaci kolumny. Następnie za pomocą operacji wierszowych przedstawiamy tę macierz w formie schodkowej. I żeby wybrać bazę, no to możemy po prostu wziąć wektory, które odpowiadają kolumnom, które mają współczynniki wiodące. Przykład na to to weźmy sobie cztery wektory należące do przestrzeni R5, ale ponieważ są cztery, to wiemy, że z wcześniejszego przykładu, że mogłyby rozpinać co najwyżej przestrzeń czterowymiarową, ale zobaczymy, ile właściwie wymiarową przestrzeń rozpinają, patrząc jednak, ile z tych wektorów i które będą tworzyły bazy tej podprzestrzeni U. W związku z tym zapisujemy te wektory w postaci macierzy, czyli pierwszy wektor dajemy jako pierwszą kolumnę, drugi jako drugą i tak dalej. I tutaj powtórzyłam to samo, ale chodziło o tę ostatnią macierz, czyli za pomocą operacji wierszowych sprowadzamy to do postaci macierzy schodkowej i z tej macierzy schodkowej widzimy, że baza to może być pierwszy, drugi i czwarty wektor, bo one mają właśnie te niezerowe współczynniki wiodące. Tak, czyli baza to byłby pierwszy, drugi, czwarty wektor i wiemy, że ten wektor x3 w jakiś sposób uda się już przedstawić jako kombinację pozostałych. Ostatnią definicją dzisiaj jest rząd macierzy, więc rząd macierzy A, która ma wymiar m na n, równa jest liczbie liniowo niezależnych kolumn albo liniowo niezależnych wierszy. To jest to samo. To jest właśnie jedna z własności rzędu macierzy, to że rząd jakby tych kolumn jest równy rzędowi wierszy. Czyli niezależnie od tego, jakbyśmy chcieli policzyć taki rząd macierzy, to wyjdzie nam to samo. Kolejna z własności rzędu macierzy to, że kolumny tej macierzy rozpinają pewną podprzestrzeń, która się zawiera w przestrzeni Rm. M to liczba wierszy. I wymiar tej przestrzeni jest równy rzędowi macierzy. I ta podprzestrzeń będzie nazywana obrazem. I tak jak wcześniej, baza tej podprzestrzeni może być znaleziona przez użycie eliminacji Gaussa. Z kolei wiersze tej macierzy rozpinają podprzestrzeń, która jest podprzestrzenią przestrzeni Rn, gdzie n to liczba kolumn, czyli widać, że to jest takie zamienienie się rolami kolumn z wierszami. I znowu wymiar tej podprzestrzeni jest równa rzędowi macierzy. I tak samo znaleźć bazę możemy poprzez użycie algorytmu eliminacji Gaussa. Eliminacji Gaussa, ale takiej macierzy A transponowane. I dlaczego to A transponowane? No bo tutaj w
tym wcześniejszym przypadku mieliśmy po prostu kolumny, czyli na zasadzie takiej, co wcześniej określaliśmy wymiar, to jeżeli nasze wektory ustawiliśmy jako kolumny, to wtedy stosowaliśmy eliminację Gaussa, która polegała jednak na operacjach wierszowych, czyli mogliśmy dodawać i odejmować wiersze, a nie robiliśmy tego z kolumnami. Więc żeby tutaj zastosować też eliminację Gaussa, to po zmienianiu ról wierszy i kolumn musimy też tę macierz transponować, żeby rzeczywiście znowu robić operacje wierszowe, które są dozwolone w przypadku eliminacji Gaussa. Kolejna własność to, że jeżeli mamy macierz kwadratową, która jest na dodatek odwracalna, to ona jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, kiedy rząd tej macierzy jest równy wymiarowi tej macierzy. Czyli to będzie taka własność 1 do 1, czyli jeżeli mamy rząd macierzy n i ta macierz jest n na n, to znaczy, że jest odwracalna i odwrotnie, że jeżeli jest odwracalna, to wtedy rząd tej macierzy musi być równy n. Kolejna własność to, że jeżeli mamy pewną macierz m na n, mamy jakąkolwiek macierz m na m i jakikolwiek wektor kolumnowy b, to układ równań ax równe b może być rozwiązany tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy rząd tej macierzy A jest równy rzędowi macierzy tej rozszerzonej, czyli taką, którą pisaliśmy z dodatkową kreską i z wektorem B po prostu dopisanym z prawej strony. I kilka ostatnich własności rzędu to kolejna definicja dla macierzy M na N. Podprzestrzeń rozwiązań takich ax równe 0 ma wymiar n minus rząd macierzy A i ta podprzestrzeń nazywa się jądrem, czyli kernel. I może, ponieważ to jest to samo słowo, które już spotkaliśmy w Introduction to Statistical Learning, może to też daje nadzieję, że to będzie jakoś związane później z tym, co się tam działo. I ostatnie z tego, co pamiętam, to ostatnia własność rzędu to taka definicja, że ta macierz M na N ma pełny rząd, jeżeli ten rząd jest największy możliwy dla macierzy o tych wymiarach, czyli po prostu rząd macierzy jest równy minimum z tych dwóch liczb. Czyli albo będziemy mieli, jeżeli mamy macierz na przykład 2 na 3, no to będzie to macierz o tym pełnym rzędzie, gdyby jej rząd był równy 2. I ostatni przykład to właśnie szukanie rzędu macierzy, czyli mając macierz A, używamy eliminacji Gaussa, czyli tych operacji wierszowych, żeby zobaczyć, jak wygląda macierz w tej postaci schodkowej i patrząc na tę macierz schodkową, widzimy, że mamy dwie kolumny ze współczynnikami wiodącymi i w związku z tym liczba liniowo niezależnych kolumn jest równa 2 i w związku z tym liczba liniowo niezależnych wierszy też musi być równa 2. No i też w związku z tym rząd macierzy musi być równy 2. I to już koniec mojej prezentacji.
Także dziękuję. Macie jeszcze może jakieś pytania? Nie będę może zamykać za nim. Ja myślę, że macie to jest za dużo powiedziane, wiesz? Bo Za dużo. jesteśmy to we dwójkę. A, okej. Okay. Macie to za dużo, okej. Okay. Czy masz jakieś pytania? Nie, To jest nie, nie. wszystko do przetrawienia. Wszystko jest do przetrawienia. Na pewno będę przez ten tydzień kolejny przetrawiał to wszystko. I miejmy nadzieję, że na przyszłe zajęcia, na przyszłe spotkanie ktoś się zgłosi oprócz nas, bo wiem, że i ty, i ja mamy takie poczucie obowiązku. Dziękuję ci bardzo. Naprawdę doceniam twoją ciężką pracę i wkład. Też dziękuję. No i może zastanowimy się właśnie nad tym, czy może po tym rozdziale, jak już skończymy z tymi ćwiczeniami, to nie przenieść się do części drugiej i zobaczyć, czy ona może jest bardziej strawna i coś ciekawszego tam się dzieje. Dobrze, to ja postaram się w ciągu tygodnia zrobić taki mały research, jak wygląda tamten rozdział, znaczy tamta część. I czy to po prostu nie wygląda dokładnie tak samo jak to? Tylko no też teoria i na końcu ćwiczenia, nie? Bo w sumie wiesz, poczekaj jeszcze chwilę, szeruję. W książce mamy niby takie te fundamenty. Nie wiem, czy już widzisz mój ekran. Widzę. W książce mamy niby te fundamenty, więc może jakoś można to sobie podzielić, że właśnie zrobić jakiś podrozdział i później przejść do zastosowań. To oczywiście wszystko się opiera na wszystkim, jak wiadomo, ale jakiś tam element można by użyć chociażby do regresji. Wydaje się. No ale to taki tylko to jest dobry pomysł. Pomysł. Można to zrobimy, obczaję, jak wygląda ta dalsza część książki i wtedy podejmiemy decyzję. Okej, okay. No dobra, to dzięki dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień. Trzymaj się, hej. Cześć.